Akaso Brave 8. Mała i tania kamerka sportowa o parametrach zbliżonych do GoPro. I o tym się dzisiaj przekonamy. Dwa ekrany, z przodu do vlogowania, z tyłu dotykowy, 4K 60 klatek na sekundę i stabilizacja. Wydaje się być całkiem niezła. Nie bez przyczyny wybrałem taką pogodę, bo zimowe warunki to specjalność właśnie takich kamer, na przykład podczas jazdy na nartach. Ale także na przykład podczas zwiedzania, jeśli na telefonie kończy nam się miejsce, a my chcemy coś fajnego nagrać i mieć pamiątkę. A dodatkowo nie chcemy wydawać masę pieniędzy na GoPro, a ta kamera kosztuje tylko 1/3 tego co GoPro. I sprawdzimy, czy w ogóle ma sens. Posłuchajcie tego. Jak skrzypi śnieg podczas gdy się po nim chodzi. Uwielbiam właśnie taką atmosferę zimową, gdzie jest tak cicho, nic wokół nie ma. Można się wyciszyć, zrelaksować. Super. Składam statyw i idziemy się trochę przejść. No to chodźmy. Tak prezentuje się pudełko Akaso Brave 8. Jest bardzo podobne do pudełka od GoPro, zatem otwórzmy je. Kamera po wyjęciu z pudełka wygląda następująco. A w pudełku jest cała masa dodatków, ale o tym w dalszej części filmu. Zerwijmy teraz folijki. Ach, uwielbiam to robić. Zresztą, kto tego nie lubi? Akaso Brave 8 nagrywa slow motion w Full HD w 200 klatkach na sekundę i obraz jest naprawdę niezły. A także ma matrycę 48 megapikseli, dzięki której możemy robić naprawdę niezłe zdjęcia i timelapsy w 8K. A 8K potrafi spowolnić już nie jeden komputer. Do kamery jest jeszcze taki oto mały pilocik, którym możemy sterować tą kamerą. Włączać nagrywanie, robić zdjęcia i możemy sobie go przyczepić na przykład do ręki i na odległość włączać sobie nagrywanie w tej kamerce. Naprawdę fajne i przydatne, bo będąc na wakacjach, stawiacie sobie kamerę gdzieś daleko, bierzecie sobie pilota i możecie sobie robić na przykład zdjęcia, jeśli nie ma wam kto ich zrobić, albo filmiki. Myślę, że bardzo fajne. Oczywiście możemy to samo zrobić przez aplikację, ale no, aplikacja, to łączenie i tak dalej. Tutaj wystarczy tylko włączyć pilota i kliknąć guzik. A kamera od razu zaczyna nagrywać. Jest tutaj naprawdę mega cicho, wam powiem. Zimowa aura. Chciałem przetestować wodoodporność, ale jak sami widzicie, no niestety wszystko jest zamarznięte. Ale kamerka jest wodoodporna. Robi się zimno, więc chodźmy. A jak kamera sobie radzi w trudnych warunkach? Aktualnie na górze jest jasno, tutaj jest dosyć ciemno. Jak widzicie, zakres tonalny jest całkiem niezły. Białe punkty są białe i nieprześwietlone, a ja też nie jestem jakoś bardzo ciemny. Wygląda to całkiem nieźle.
rower w zimie, a czemu nie? Biorę kamerę na głowę i jedziemy. Oprócz kamery w pudełku znajdziemy też dwie baterie, ładowarkę z dwoma portami, pilota i całą masę różnych zaczepów. Jest tego naprawdę niesamowicie dużo. Ekran działa bardzo płynnie, a system jest intuicyjny i miły w obsłudze. Od każdego ustawienia dzieli nas tylko kilka przesunięć palcem po ekranie. W zestawie jest też plastikowa obudowa, aby przyczepić kamerkę na przykład do statywu. A jeśli wszystkie dodatki w pudełku to dla Was za mało, to na stronie Acaso można zamówić Accessory Kit z jeszcze większą ilością dodatków, dzięki którym przyczepicie tę kamerę dosłownie wszędzie. A gdybyście się zastanawiali, jak wygląda nagranie w nocy, to wygląda właśnie tak. Więc nawet na jarmarku świątecznym, to jest akurat we Wrocławiu, możecie coś fajnego ponagrywać i pokazać później rodzinie 24 grudnia. A stabilizacja oczywiście nadal działa, nawet jak jest ciemno. I to jest spoko. Ja już wracam do domu, bo zimno, a jeśli Wam się ten film spodobał, to zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych filmów. No dobra, cześć!